Dzień dobry, Beata Chmielowska. Ale jutro więcej chmur niż słońca i możliwe opady śniegu przelotne, ale jednak wszędzie wyraźnie chłodniej, od minus 3 do plus 2 stopni. Tak będzie jutro. Dziś jest niedziela, 27 listopada. Zaczynamy Teleekspres. Rozpoczął się adwent, ruszyła sprzedaż świec wigilijnych, z której dochód trafi do biednych dzieci. 6 pracowników polskiej firmy porwanych w Pakistanie, wśród uprowadzonych nie ma Polaków. Wielki pożar w Izraelu opanowany, policja zatrzymała kilkanaście osób podejrzanych o podpalenia. Pierwsza w Polsce taka fabryka, w Karpaczu śnieg mogą produkować nawet latem. A na koniec dzielnica w Zawoi, której mieszkańcy mają już dosyć żartów na swój temat. Dziś początek Adwentu, czyli dla chrześcijan czas radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. Pierwszą niedzielą Adwentu w Kościele Katolickim zaczyna się nowy rok liturgiczny. Adwent ma podwójne znaczenie. Z jednej strony to czas oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa, które zakończy historię świata i ludzkości. Ta część Adwentu trwa od dziś do 16 grudnia. Później uwaga koncentruje się na czekaniu na narodzenie Chrystusa. W Adwencie mamy czuwać. Mamy oczekiwać. Jest to radosne oczekiwanie, bo Bóg nie przychodzi po to, żeby nas niszczyć, tylko żeby nas zbawić. Rozpoczynający się dzisiaj Adwent jest czasem oczekiwania na przyjście Pana i szczególnej czujności, aby być na to przygotowanym. Mówił o tym papież Franciszek podczas spotkania z pielgrzymami na modlitwie Anioł Pański. Nie bądźmy zależni od naszych utrwalonych schematów, bo Pan przychodzi wtedy, kiedy się Go nie spodziewamy. W kościołach pojawiły się dziś wieńce adwentowe. 4 świece są symbolem gotowości na przyjście Jezusa. W Wigilię Bożego Narodzenia 4 palące się świece oznaczają przyjście Jezusa. Płomień miłosierdzia, Polska pomaga. To hasło akcji charytatywnej, która ruszyła w całej Polsce. Od dziś można już kupić świece wigilijnego dzieła pomocy dzieciom, które tradycyjnie zapłoną na świątecznych stołach. Dochód ze sprzedaży świec przeznaczony będzie na wsparcie dla najmłodszych. Aukcję, która będzie prowadzona przez 4 niedziele Adwentu, współtworzy Telewizja Polska. Gdańsk. Przed Katedrą Oliwską stanęły stragany z ozdobami świątecznymi i świecami Caritas. Wolontariusze dwoją się i troją. Generalnie wszędzie nas pełno, pomagamy jak możemy, sprzedajemy świeczki. To dzięki tym świecom dzieci mogą wyjechać na kolonie, otrzymać podręczniki, skorzystać z rehabilitacji czy ze świetlic Caritas. To jest tak jakby mój drugi dom. Mam tutaj, przychodzą też tutaj moi koledzy i koleżanki z klasy. To już 23. edycja akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Razem z Wami wnosimy światło w życie milionów dzieci. Dziękuję. Wigilijne dzieło pomocy dzieciom Caritas. Płomień miłosierdzia. Do tej pory ze sprzedaży wigilijnych świec pomoc otrzymało nawet kilkadziesiąt milionów dzieci z ubogich rodzin. Pierwsza dama, Agata Kornhauser-Duda, wzięła udział w dobroczynnym kiermaszu świątecznym organizowanym przez współmałżonków szefów misji dyplomatycznych. Środki ze sprzedaży wszystkich produktów trafią do organizacji charytatywnych i osób potrzebujących finansowego wsparcia. Jest to znak solidarności, która jest nam tak droga. W zeszłym roku organizatorom udało się zebrać ponad 460 tysięcy złotych. Dobroczynny bazar od 9 lat przyciąga amatorów tradycyjnych, regionalnych oraz egzotycznych produktów z całego świata. Informacje z zagranicy. Zaczynamy od Pakistanu, bo tam porwano 6 osób pracujących dla geofizyki Kraków. Wśród uprowadzonych nie ma Polaków, potwierdziło to MSZ. Wszyscy porwani są Pakistańczykami. Do porwania doszło wczoraj wieczorem niedaleko miasta Drazinda na północnym zachodzie Pakistanu. W regionie w przeszłości dochodziło do wielu uprowadzeń, za którymi stali islamscy radykałowie. Wymuszali oni okupy lub zwolnienia z więzień swoich towarzyszy. Geofizyka Kraków, spółka zależna od PGNiG, od wielu lat świadczyła usługi sejsmiczne w Pakistanie. Od sierpnia jest w stanie likwidacji. Druga tura prawyborów francuskiej centroprawicy. W szranki stanęli byli premierzy, niespodziewany zwycięzca pierwszej tury François Fillon oraz Alain Juppé. Politycy reprezentują tę samą partię, ale ich programy się różnią. Na przykład Juppé krytykuje Moskwę za ataki na cywilów w Syrii, a Fillon popiera kremlowską operację wojskową. Dzisiejsze głosowanie wyłoni kandydata do majowych wyborów prezydenckich. Zmierzy się prawdopodobnie z liderką Frontu Narodowego Marine Le Pen. Szalejące od kilku dni pożary w północnym Izraelu zostały w większości opanowane. W największym niebezpieczeństwie była Hajfa, skąd ewakuowano 80 tysięcy osób. Prawdopodobnie doszło do podpalenia. Aresztowano 12 osób. Izraelskie służby wsparły posiłki z Rosji, Cypru, Grecji, a nawet autonomii palestyńskiej. Amerykanie wysłali Boeinga 747 Supertanker, największy na świecie samolot gaśniczy.
Roboty będą kiedyś dotrzymywać ludziom towarzystwa, tak uważa część naukowców, w tym profesor Hiroshi Ishiguro z Japonii. Na dowód stworzył robota, który jest bliźniaczo podobny do swojego twórcy. Ma mikrofon wychwytujący mowę i kamerę śledzącą ruchy twarzy. Robot sprawnie naśladuje człowieka, ale pozbawiony jest emocji. Nauka nie potrafi jeszcze zaprogramować wzruszenia wywołanego zachodem słońca. Prawo natury jest takie, że wilki polują, a że jest ich coraz więcej, coraz częściej cierpią na tym rolnicy. Oni też mają swoje prawa, między innymi do odszkodowań, ale łatwiej niż się o nie ubiegać jest zapobiegać atakom. Pomaga w tym kolor czerwony. Sznury z czerwonymi wstążkami, czyli fladry, to nowa broń warmińsko-mazurskich gospodarzy, która pomoże im odstraszać wilki. Takie osłony rolnikom z terenów narażonych na wizyty w atach rozdaje Dyrekcja Ochrony Środowiska. Kilka kilometrów tych fladr potrzeba. A ile dostaliście? 500 metry tylko, to czyli dużo, dużo za mało. Lecz ma być więcej, bo koszty sznurów są dużo niższe niż koszty odszkodowań. Z tramwaju prosto pod auto. O taki scenariusz w tym miejscu nie trudno. Jeden z przystanków w Łodzi przy Aleksandrowskiej umiejscowiony jest tak nieszczęśliwie, że pasażerowie wysiadają niemal wprost pod koła rozpędzonych samochodów. W dodatku miejsce jest słabo oznakowane. Niektórzy zamiast ryzykować wolą wysiąść dalej i dla zdrowia przejść się kawałek. Jedno, dwu i pięciogroszówki będą znowu bite w Polsce. Od 2 lat monety o tych nominałach produkowała mennica z Wielkiej Brytanii. Kontrakt z Brytyjczykami wygaśnie wraz z końcem roku. Później produkcją polskich miedziaków zajmie się mennica polska. Obecnie w obiegu jest ponad 6 miliardów jednogroszówek, niemal 3 miliardy monet dwugroszowych i około 2 miliardów pięciogroszówek. Na operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego pacjenci muszą czekać nawet 5 lat, najdłużej w Europie. A może być jeszcze gorzej, bo od nowego roku Ministerstwo Zdrowia planuje zmniejszyć wycenę tych procedur nawet o 1/3. Kolejka z roku na rok się wydłuża. Obecnie w Polsce na implant stawu kolanowego czeka ponad 100 tysięcy pacjentów. Trzymanie pacjenta czekającego na operację ponad rok kosztuje drożej niż ta operacja. U nas się tych kosztów w ogóle nie liczy. Lekarze obawiają się zapowiadanego przez resort zdrowia obniżenia wycen procedury wszczepienia endoprotez. Według nich spowoduje to zmniejszenie liczby operacji. Kolejne wybudzenia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym Fundacji Światło w Toruniu. 19-letnia Karolina w śpiączkę zapadła w czerwcu po wypadku samochodowym. Do zakładu trafiła we wrześniu. Teraz zaczyna chodzić i porozumiewać się z otoczeniem. Do domu wyszedł już wybudzony 26-letni Szymon, w sierpniu potrącony przez samochód. To dopiero początek drogi. Przed pacjentami długa rehabilitacja. Płock wysyła jasny komunikat. Dość bandytyzmu w pojazdach komunikacji miejskiej. Najpierw był tak zwany cichy SMS, za pomocą którego można zawiadomić służby o niebezpiecznym incydencie. Teraz pojawiły się specjalne przyciski w autobusach dla kierowców, a na przystankach dla pasażerów. Dzięki nim można szybko i dyskretnie wezwać pomoc. Śnieg nawet w lecie. Teoretycznie jest to możliwe dzięki pierwszemu w Polsce urządzeniu do produkcji śniegu nawet przy 30-stopniowych upałach. Na razie fabryka śniegu jest testowana w Karpaczu przy jesiennych temperaturach. Cieszą się właściciele stoków, cieszą się potencjalni narciarze, bo w Karpaczu niedługo już nie będzie trzeba się zastanawiać, czy śnieg będzie, czy nie. To pierwsze miasto w Polsce, które zainwestowało w fabrykę śniegu, a nawet od razu w dwie. Takie urządzenie pobiera wody z zewnątrz, na miejscu zamraża ją i produkuje kryształki lodu, które na stoku zmieniają się w podłoże do zjazdów. Pierwsza okazja, by je przetestować 2 grudnia. Wtedy Karpacz otwiera sezon narciarski bez względu na pogodę i temperaturę. Te urządzenia zapewnią jeszcze większą precyzję w poszukiwaniu osób zaginionych. Opolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza dostała 10 specjalistycznych lokalizatorów GPS. Nie są one dostępne na rynku. Firma produkuje je jedynie dla Ministerstwa Sprawiedliwości. Ze zwiększoną funkcją ten nadajnik lokalizuje z perfekcją, powiedzmy, do metra. Ratownicy wolontariusze mogli wypróbować urządzenia podczas ćwiczeń w bazie szkoleniowej w Bielicach. Oto zawody z dreszczykiem, emocji, ale też zmarzniętego ciała. Nad jeziorem Niepruszewskim w Wielkopolsce odbyły się mikołajkowe mistrzostwa w pływaniu morsów. Zorganizował je Bukowski Klub Morsa. Trzeba było stylem dowolnym przepłynąć 50 metrów. W szlanki stanęło 60 morsów. Temperatura wody około 3 stopni, ale rywalizacja była gorąca. Najsławniejszą adaptacją Lotu nad Kukułczym Gniazdem jest oczywiście wspaniały film Milosza Formana, ale opowieść Kena Kizeya stała się też podstawą sztuki Dale'a Wassermana i najnowszą inscenizację w Teatrze Miejskim w Gdyni wyreżyserował Krzysztof Babicki.
Randall McMurphy, złodziej, szuler, chuligan. Chcąc uniknąć więzienia, trafia do szpitala psychiatrycznego. Na oddziale żelazną ręką rządzi siostra Ratchet. W tych niecodziennych okolicznościach drobny przestępca powoli zmienia się w obrońcę godności osobistej ludzi przebywających w szpitalu, a cała opowieść staje się metaforą walki o wolność za wszelką cenę. W rolach głównych występują Piotr Michalski i Dorota Lulka. Bracia Hirschenbergowie w poszukiwaniu ziemi obiecanej. To tytuł wystawy w Muzeum Miasta Łodzi. Monograficzna ekspozycja gromadzi niemal całą spuściznę Samuela, Leona i Henryka Hirschenbergów, artystów związanych z XIX i XX-wieczną Łodzią. Najbardziej znany z braci, znakomity malarz Samuel Hirschenberg, jest uznawany za prekursora sztuki żydowskiej w Polsce. Był sobie dziad i baba, bardzo starzy oboje. Ukazała się druga płyta z serii prezentującej nowe nagrania pieśni Stanisława Moniuszki w wykonaniu młodych wokalistów. Tym razem z repertuarem ze śpiewników domowych zmierzył się bas Michał Dębiński z towarzyszeniem pianistki Jolanty Pawlik. Kolejne rejestracje serii mają zawierać pieśni na sopran, tenor i baryton. Żyli bardzo szczęśliwi. W Teleekspresie pora na informacje muzyczne. Gościmy dziś świetną polską wokalistkę, która łączy elementy jazzu, folku i muzyki pop. Artystka nagrała właśnie wyjątkową płytę. Szczegóły w rozmowie z Markiem Sierockim. Witaj, Marku. Witam. Na jej debiutanckim krążku były przeróbki piosenek, które śpiewały inne kobiety. Druga płyta była autorska, a trzecia to piosenki z repertuaru Joni Mitchell. W Teleekspresie Monika Bożym. Joni Mitchell to trudny temat. Trudny, ale jakże piękny i jakże ważny, wydaje mi się, szczególnie w dzisiejszych czasach. Więc zależało mi na tym, żeby odświeżyć te utwory i zaprezentować Państwu, abyście i Wy mogli ich piękno poznać. W Teleekspresie Big Yellow Taxi i Monika Bożym. Sport w Teleekspresie. Fińska ruka mało gościnna dla naszych zawodników. Na podium Pucharu Świata nie udało się stanąć ani naszym skoczkom narciarskim, ani Justynie Kowalczyk. W biegu na 10 km techniką klasyczną Polka pokazała moc, ale 8 rywalek tej mocy miało więcej. W swojej ulubionej konkurencji Justyna Kowalczyk wystartowała bardzo agresywnie. Na pierwszym punkcie pomiarowym miała najlepszy czas, lecz później zaczęła opadać z sił i przesuwać się w dół klasyfikacji. Ostatecznie zajęła 9. miejsce. Do najszybszej na mecie Marit Björgen Polka straciła 52 sekundy. To pierwszy triumf Norweszki w Pucharze Świata po urlopie macierzyńskim. W poprzedniej kolejce Ekstraklasy przegrali z Pogonią 2-6. Tym razem sami rozgromili rywala. Piłkarze Wisły Kraków pokonali u siebie Arkę Gdynia 5-1. Hat-tricka ustrzelił Rafał Boguski, a po golu dołożyli Petar Brekl i Paweł Brożek. Dla gości trafił Marcin Warcholak. Przynajmniej do jutra liderem będzie Jagiellonia Białystok, która pokonała Ruch Chorzów 3-1. Ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy zdany na czwórkę. Polskie piłkarki ręczne w turnieju towarzyskim w Hiszpanii pokonały Japonki i Argentynki, a na koniec przegrały z gospodyniami. Do przerwy podopieczne Leszka Krowickiego prowadziły 3 bramkami, ale ostatecznie o 4 więcej rzuciły aktualne wicemistrzynie Starego Kontynentu. Początek Mistrzostw Europy za tydzień, a pokaże je Telewizja Polska. Legenda głosi, że nazwa tej dzielnicy Małopolskiej Zawoi pochodzi od nazwiska francuskiego żołnierza. Podczas I wojny światowej został ranny i właśnie tu był leczony. Lecz nawet najbardziej romantyczna legenda nie przekona mieszkańców dzielnicy, by nie zmieniać jej nazwy. Napisali nawet pismo do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo nie chcą mieszkać w burdelach. Dopóki nie było tej tabliczki, jakoś można było na burdele przymknąć oko, lecz od czasu jej zamontowania oko wyostrzyło się turystom przyjeżdżającym do Zawoi. Tu goście chodzą, śmieją się z tego, fotografują. A fotografie niemal wszystkich zawojskich przysiłków stają się hitem sieci. Turyści mają jakiś tam z przymrużeniem oka pretekst, żeby sobie zrobić zdjęcie z tabliczką burdele. No i to krąży, nie? Wielu mieszkańców takiej sławy jednak nie chce. Chcą za to wrócić do historycznej nazwy Zawodą. Wystosowali już pismo do Rady Gminy, a nawet wyższych instancji, by burdele zniknęły ze wszystkich map i tablic. Potrzeba zgody MSWiA i dobrych argumentów. My są tacy solidni ludzie i musimy mieć Zawodą, nie takie burdele. Zmiana, której oczekują mieszkańcy, na pewno zmniejszy ten administracyjny bałagan. Na koniec zdjęcie z porodówki w Zamościu, gdzie przekonują młodych tatusiów, że proszę bardzo, jest czas na aktywne ojcostwo. A poniżej na ulotce, że też możesz karmić piersią,
No, obawiamy się, że jednak taka aktywność może panom nieco, ale ciążyć jednak. Za chwilę spotykamy się w Teleekspresie Ekstra, a jutro o 17:00. Do widzenia.